Komisji Infrastruktury. Nie ma, bardzo bym poprosił, żeby ktoś... Bardzo bym poprosił panią. Punkt D, Komisji Infrastruktury, sprawy rozwiązania skrzyżowania między Błanki i Abelowy w Krakowie. Paragraf pierwszy, wnioskuje się do City o podjęcie kompleksowych działań w celu wykonania odpowiednia rejonu skrzyżowania między Błanki i Abelowy. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: skrzyżowanie jest nieustannie zadawane przez Błoto Opadowe, a jego odpoczątkowanie się oświetluje wyraźną poprawę sytuacji. Ulica Abelowa jest jedyną zgodą wyrokową do 50-tysięcznego osiedla w Krocie. To jest sprawa głosowała w czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Może ja bym wyjaśnił, że chodzi o wjazd na osiedle Złocień. Zaraz za przejazdami kolejowymi po lewej stronie. Przy ostatnich intensywnych opadach bardzo często zdarza się, że niestety... No, kałuża to tak mówiłem, często jest to nieprzejezdne. Nie czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Co jest dzielnicą do Handlu projektowaną? Powstaną się bloki, pierwszy deweloperzy ustawili. Jest w tej chwili 5000 nowych mieszkań. Mieli zobowiązany do szkół finansowania drogi. Drogi nie ma i teraz problem jest taki, że to jest jedyna dojazd, no a tam już są 1000 mieszkań. Tak, nie mówię to udzielić kompetentnym. Konkretnej odpowiedzi. To może przy okazji zapytać? Może powiem tak, przecież nie ma tu pani radnej Jarzyny Białkowskiej, ale myślę, że zwrócę się do niej, żeby na najbliższej sesji Rady Miasta wyłożyła interpelację w tej sprawie ulicy Domagała, bo rzeczywiście sytuacja wygląda. Zresztą byłem tu z panem radnym w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu i dyrektor też na to pytanie nie odpowiedział. Ulicy Domagały. Ktoś tam bardzo wymagająco, że tu będzie przy ulicy Błanki Jagatowej jest projektowany jakiś budynek, lokal usługowo-handlowy, że oni będą chcieli rozwiązać problem tego odwodnienia. Proszę. Myślę, że jakiś inwestor interesuje się tam rozgrzewaniem, ma tam jakieś plany. Z jakich niby złożył propozycję, żeby ten inwestor zbudował przewodnienie aż do właśnie domagały, natomiast no, nie znam szczegółów, nie znam szczegółów. Znaczy, to jest w fazie uzgodnień, no, że ja... Nie ma w tym momencie żadnych, jeżeli będzie w jakichś uzgodnieniach... Tak, to wtedy się wygląda. Natomiast na ten moment... Na ten moment, to mówię, na ten moment to jest taka dyskusja, że inwestor złożył wniosek, z jakim mam określić warunki, który na dzień... Dwa tygodnie temu. Jeszcze nieokreślone były te warunki dla tego inwestora. No i tyle myślę z mojej strony, co mogę powiedzieć. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem?